wyjechali w górę, kupiły samochód. I tu normalnie. Ja pierdolę. Kiedyś chodziliśmy na plac pić piwo, a teraz otwierać dachy w kabrio. Czekaj, muszę wrzucić moje rzeczy do samochodu. I nie otwieram drzwi, nie? To jest najgorsze auto, bo jest francuskie. Piotruś, wie o co chodzi. Powiem wam, że najprawdopodobniej przez najbliższe parę lat nie będziecie jeździć z 180 kabrioletem. No. A na pewno nie z tyłu. Nie, to było zajebiste. O, muzyka graje, Maciej. Ja nas słyszałem. Ja nie, w ogóle. Siebie nie słyszałem, jak mówiłem. Jak wrażenia z jazdy testowej? Japończycy zawsze robią zdjęcia, a Premo robi zawsze filmy. Jak wrażenia? Dobrze, bardzo dobrze. Jakoś tam się jedzie. Jak już był czy bez? Znaczy jakoś się jedzie, no nie? Natomiast ja i tak jestem zwolennikiem aut rodzinnych, z dużym bagażnikiem, takich, do których się zmieści wózek z rowerem. Są bezpieczne, mają są tak. Bezpieczne. Lubię, jak do bagażnika mieści się 10 siatek z Lidla. Tyle mam do powiedzenia na ten temat. To jest niebezpieczny samochód. Dla TVN Turbo, Łebkowski i Klima. Jestem zniesmaczony.